Każdego dnia w pracy, w domu działamy w mniejszych lub większych zespołach. Praca zespołowa nabiera coraz większego znaczenia także w życiu zawodowym. Nawet na Nobla pracują dzisiaj całe zespoły. Dobrze zorganizowana praca zespołowa nie tylko jest o 30% bardziej efektywna, ale także wpływa korzystnie na atmosferę społeczną. Zalety pracy zespołowej doskonale obrazuje równanie. 2 plus 2 to więcej niż 4. Sukces zespołu zadaniowego zależy od bardzo wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest to, jakie role i w jaki sposób odgrywają jego członkowie. Rola jest wkładem każdego z nich w budowanie atmosfery zespołu i relacji interpersonalnych, ale także wkładem w wykonywane zadanie. Efekt synergii powoduje, że rezultaty działań zespołu przekraczają sumę efektów podejmowanych w pojedynkę przez jego członków. Państwo, znalazłam. Cześć. Wiecie, co się dzieje? 21 chyba? No właśnie, jest dzień Wagarowicza, hello, trzeba coś zrobić. To może kręgle. Kręgle to fajna rzecz. Tylko tutaj będzie dużo rzeczy do załatwienia. Nie przejmuj się szczegółami, na pewno wszystko wyjdzie. Damy radę, spokojnie, jak się zbierzemy, damy radę. No i mam się przecież dobrze bawić. Jedna rzecz, trzeba wychowawczyni powiedzieć. Kuba ma dobre podejście. On Kuba? Właśnie, to jest dobry pomysł. Ty z nim pogadasz. Ja się do tego nie biorę. Ja tam mogę z nią porozmawiać, mam. Dobrze mi się z nią rozmawia, wszystko mogę załatwić. No to jest dziwne, bo jak Kuba do niej podchodzi, to jest zawsze, wiesz, miła, uśmiechnięta. Nie wiem, co ty masz w sobie. Wiesz, mam w tym rury. Musimy podzielić w takim razie rolę, to co zrobi, tak? To ja mogę zebrać pieniądze. No to okej. Ja, jeśli chodzi o sprawdzenie, czy będzie wolne, to mogę ja się tym zająć. No to świetnie. Dobra, to ja się tym zajmę, tylko daj moment. To od razu załatwisz tę rezerwację? Nie ma problemu. On też godzina chyba... 10 nam pasuje, nie? Chyba tak. Basia się zajmuje kosztami 40 zł za godzinę za tor. Dobra, to ja podliczam koszty. 25 zł bilet. Ile kosztowały te kręgle? 40 zł za godzinę, nie licząc zniżki, którą powinniśmy mieć jako szkoła. Mówię po kręgielni, pójdziemy do pizzerii obok. Chociaż jak nie, nawet nie na pizzę, to tam są dobre tortille. Jak? Zarezerwowałeś? Już leci. Ej, no to świetnie. Basia zbierze pieniądze, Kuba porozmawia z panią wychowawczynią. A ja Karol jak zwykle będzie myślał i się odbijał, a Antek wam mówił. No to jak dla mnie jest naprawdę okej. Okay. Bo jak jest zgrana ekipa, to szybko dobrze idzie. Rola zespołowa to spontaniczna bądź świadoma skłonność do powtarzania określonych zachowań w sytuacjach grupowych. Mamy jeszcze kilka dni, żeby zrobić fanpage, a jesteśmy daleko w polu. Świetnie, podaj swój pomysł. Ja uważam, że logo powinno być w tle. Widzisz w tym jakikolwiek sens? Będzie tyle, co jak to będzie wyglądać. Ładnie? Ja uważam, że zdjęcie szkoły byłoby lepsze, no proszę cię. Nie, ja uważam, że logo jest lepsze. Ale zdjęcie szkoły mi podoba, jest okropne. Kontrastują ze sobą kolory, w ogóle nie wpada. No jak to rozmawiasz sobie je na tle? No mi się podoba. Nie wiem, dlaczego wam się... No proszę cię, to zdjęcie szkoły... No bo to jest najgorsze logo, jakie tylko mogę zrobić. Ale to zdjęcie też jest słabe. Ale to zdjęcie też jest słabe. No to może wynajmijmy kogoś, kto nam zrobi ładniejsze zdjęcie szkoły. Dokładnie, łatwiej zrobić zdjęcie niż tak. Mamy pomysły, ale nic nie robimy. Logo powinno być. Logo po co? Logo może ewentualnie być na projekt. Skoro ci się nie podoba, to może zrobisz nowe. Ja nie mam żadnych takich talentów, to może ktoś z was zaprojektuje. To może znajdź kogoś, kto ma taki talent. Dobra, chwila. Zajmijmy się kolorami. Moim zdaniem powinno być pastelowe, uspokajające. Pastelowe. Pastele, tak? Ja bym, nie wiem, jasne kolory dały, takie no właśnie, ciepłe jakieś. To chyba na przykład zielony. Tak, zielony. Proszę cię, to zielony. Z czym ci się kojarzy zielony? Zespołem. Co to ma w ogóle z trawą, z złotą. Aha, tak. Robimy to w minimalistycznych kolorach. Jasne, wiesz co? Angelika, proszę. Czarne i białe. No i to może... Czarny. Jak to sobie wyobrazić? Jasne. No tak, będzie minimalistycznie. Tak, tak, jest. Będzie. No dobrze, no ale jesteśmy młodzi. Jak nasza strona ma wyglądać? Jak zakładu pogrzebowego? Tak, kłóćcie się dalej, ja dojdziemy. No bo po prostu może nowy samorząd, a wszyscy się z niego usuniemy, bo jak zwykle nam... Tak, oczywiście. Tak, super. Nie. Powiedz mi, czy ty nie krzyczysz? Nie, wszyscy krzyczą, ty również krzyczysz, bo poza tym nie rzuciłeś żadnego pomysłu. Jak mi nie ma pytań? Ja nie wiem jak wy, ale ja z wami nie mogę pracować. Mam dosyć. Wiecie co? Dobra. Oczywiście, jak zawsze, ja mam was dosyć. Ja mam dosyć. I standardowe. Bardzo dobrze.
Zebrałam was tutaj, ponieważ zawsze jak jesteśmy i robimy coś razem, to nam wszystko świetnie wychodzi. Mój znajomy jest ogólnie niepełnosprawny i potrzebuje operacji na kręgosłup, bo jeździ na wózku. Ja chciałam dla niego zrobić koncert charytatywny. No fajny pomysł, ale myślałaś nad miejscem? Myślałam, żeby zrobić koncert u nas w szkole. A żeby u nas... Chciałam porozmawiać z panią dyrektorem. Kuba. To nie zaskoczyłem. No ja się tym zajmę. Zawsze ty z nauczycielami rozmawiasz. Przekonam. Miejsce jest załatwione, ale kto zagra? To ja mam jedną kapelę. Gra taki pop, rock, coś takiego. To przydałoby się jeszcze jakaś inna, która zrównoważy to, żeby każdy mógł sobie znaleźć. A to ja mam akurat taką. Mam znajomą. Hard rock. Hard rock. To sądzę, że okej. Okay. Czekajcie, dobra, ale to nadal za mało. Ja bym, powiedzmy, chciała jeszcze jakiś catering, ale wiem, że to też są duże pieniądze. Ja to mogę załatwić, bo to mojego przyjaciela mama pracuje w tej branży. Ej, no to świetnie, jak dla mnie. Właśnie wracając do kapel, to też myślałam o jakimś sprzęcie. Ja mogę załatwić sprzęt, ale mogę wypożyczyć za minimalną cenę, ale to i tak będzie trochę kosztować. A co ze sprzętem szkolnym? Jest zawodny i nie nada się. Ale to kiedy chciałabyś zrobić to? Myślałam, żeby to było w sobotę. Powiemy znajomym, no, w szkole ludzie będą wiedzieć, co dalej. Na rozluźnienie tego. Internet jest, są Facebook. Media. Można nawet zwykłe plakaty porozwieszać. Mhm. No, kto by taki plakat zrobił? Basia, ty robiłaś. Przecież plakaty na dni otwarte. No dobra, to mogę się zająć. Możemy zyskać patronat medialny po przedstawieniu naszych pomysłów. No to świetnie. Wszystko ustalone? No dobra, no to w ogóle dzięki wam wielkie za pomoc, za ustalenia. Będzie świetnie, wszystko wyjdzie. No, żeby wyszło naprawdę okej. Okay. Dzięki wam wielkie. Postaram się. Damy radę. Łatwo zauważyć, że w każdej z tych sytuacji Martyna zachowywała się bardzo podobnie. Odgrywała spontanicznie rolę zespołowej lokomotywy. To jest rola zgodna z jej naturalnymi predyspozycjami. Damy radę, spokojnie. Jak się zbierzemy, damy radę. Na razie mamy pomysły, ale nic nie robimy. Zawsze jak jesteśmy i robimy coś razem, to nam wszystko świetnie wychodzi. A teraz przyjrzyjmy się pozostałym 8 rolom, które brytyjski naukowiec Meredith Belbin określa jako naturalne, przyjmowane przez nas podczas współpracy grupowej. Tutaj będzie dużo rzeczy do załatwienia. To ja mogę zebrać pieniądze. Po kręgielni pójdziemy do pizzerii obok. Spokojnie, mam się przecież dobrze bawić. Dobra, to ja się tym zajmę, tylko daj moment. Zdarza się często, że członkowie zespołu pełnią więcej niż jedną rolę. Jest dzień wagarowicza, hello, trzeba coś zrobić. Zostały tylko 3 dni, więc nie wiem, czy zdążymy. Możemy zyskać patronat medialny po przedstawieniu naszych pomysłów. Wróćmy teraz na chwilę do naszego szkolnego samorządu. A wydaje się, że nie osiągnął sukcesu. Planowany fanpage szkoły nie powstał. Ja mam was dużo! Nie będę z wami pracować! No to nie pracujmy razem, po prostu. Zapytamy opiekunki, co takiego się wydarzyło? Nie rozumiem, co się stało. Przecież wybrałam najaktywniejszych uczniów z każdej klasy. Samych liderów. A oni się pokłócili pod koniec trzeciego spotkania. Nie wiem, dlaczego do tego doszło. Powodzenie zespołu zadaniowego zależy od tego, czy jest on zrównoważony wewnętrznie. To znaczy, czy są w nim odtwórcy wszystkich potrzebnych ról. Opiekunka samorządu chciała dobrze i zaprosiła do współpracy same energiczne i zmotywowane lokomotywy, które mniej więcej lubią robić to samo, więc szybko się skonfliktowały
i zadanie nie zostało wykonane. Zabrakło od twórców innych potrzebnych ról. Nie ma lepszych i gorszych ról zespołowych. Końcowe powodzenie zależy od wszystkich członków zespołu. A ty, w jakich rolach zespołowych czujesz się najlepiej?